Dzień dobry, witajcie w sobotni poranek. Posłuchajcie, jakie słowo dzisiaj czytamy. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. W ten sobotni poranek oczy naszej wyobraźni widzą proces oczyszczania srebra, czy też uzyskiwania srebra, czyli metalu szlachetnego, który za czasów Dawida był używany przede wszystkim do produkcji monet, do tworzenia biżuterii. Nie wiem, czy już wtedy zdawano sobie sprawę z jego doskonałych właściwości, takich jak właśnie to, że jest doskonałym przewodnikiem elektrycznym, czy też posiada właściwości bakteriobójcze. Dzisiaj o tym wiemy. Dlaczego o tym mówię? Przecież nasz codziennik nie jest codziennikiem o chemii. Mówię o tym dlatego, bo te porównanie Dawida i ten przytoczony przykład niesamowicie przekazuje nam taką prawdę, że słowo, które Bóg do nas skieruje, jest całkowicie idealne, jest pozbawione błędu, nie jest zniekształcone przez grzech, jest odłączone od ziemi, co dobrze również pokazuje tą prawdę, że Słowo Boże nie pochodzi z ziemi, ale pochodzi z Bożego Królestwa, z nieba. I wiecie, kiedy za każdym razem to Słowo dociera do nas, na przykład tutaj w Kościele, i przenika nasze serca, to Jego doskonałość, Jego czystość, Jego nieskazitelność, podobnie właśnie jak srebro, przekazuje nam moc Bożą, wlewa tą moc Bożą w nasze serca, w naszą codzienność, ale również i nieraz, tak jak te właściwości bakteriobójcze, Boże Słowo unicestwia w nas grzech, niszczy, gładzi grzech. I to jest takie niesamowite, że z takim Bożym Słowem mamy do czynienia. Zaczerpnijcie dzisiaj jak najwięcej uncji tego Bożego srebra, Jego Słowa. Niech was prowadzi. Życzę wam dobrego, błogosławionego i bezpiecznego dnia. Do zobaczenia następnym razem.